Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Czwarte miejsce na koniec sezonu 2014-2015. Wynik poniżej oczekiwań szefów klubu. Szybko dokonano zmiany na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Teraz czas na roszady pośród siatkarek. Na pewno w zespole Impelu nie zagrają już Anita Kwiatkowska, Jenna Haglund, Hana Czutura oraz Mira Topić. Włodarze klubu jasno zadeklarowali, że dziękują wyżej wymienionym za współpracę i że nie znajdą się one w składzie na kolejny sezon. Trudno się dziwić wrocławskiemu klubowi. Żadna z zawodniczek nie może zaliczyć poprzednich rozgrywek do spektakularnie udanych, a niektóre z nich miały przebłyski wysokiej formy, by potem grać zdecydowanie słabiej. Tu kończą się pewne informacje dotyczące nazwisk. Wciąż nie wiadomo, czy w Impelu pozostaną Anna Grejman, Agata Sawicka, Joanna Kaczor oraz Katarzyna Mroczkowska. Niektóre z tych siatkarek są rozchwytywane na rynku transferowym. Nie wszystkie pewnie też otrzymały propozycje z Wrocławia. Negocjacje są w toku. Tajemnic nie chcą zdradzać działacze wrocławskiej drużyny. Od rozmów z władzami klubu obejmujących kilka aspektów, w tym zapewne finansowe, zależeć będzie, czy wspomniane siatkarki w większej lub mniejszej części pozostaną w zespole. Do składu na pewno dołączą młode, zdolne zawodniczki juniorskiego klubu, które doskonale spisują się w rozgrywkach młodzieżowych. Impel planuje również zakontraktowanie zawodniczek z zagranicy. Według naszych informacji będą to maksymalnie 3 siatkarki. O kolejnych ruchach kadrowych na pewno opowiemy w Sportgate. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.